Jedziemy z powrotem. Jedziemy. Dalej! Dalej do Grajewa! A ja liżę loda. Tak jest. Krzysiek liże loda. Panowie, pożyczcie mnie, pożyczcie. Liza, o, o lizach poproszę. Żyźcie mnie z nocnego lizania loda. No i co tam, Olgierdano, pedale? Co z tym z ubezpieczeniem samochodu, ty frajerze, ty spod bramki? Wymyślił... Dalej będziesz wymyślać różne głupoty. Podły gość. No. Podły gość. Bo prawa jazdy nie ma. A może ja nie musiałem pojechać? I, nie ma i nie będzie miał. I zwiedzić nie będzie. Nie. A może ja, Olgierdano, nie mam prawa pojechać? Ale nie, to dobrze, popatrzeć, że on nie ma. Poddychać świeżym powietrzem. Ale to dobrze, że on nie ma prawa jazdy. No i siedzi w domu, w pokoiku mamusi i hejtuje teraz innych, co na wycieczkę pojechali. Idzie policja. Ludzie nie powinni mieć żadnych. Idzie policja. Pojechała z powrotem do Moniek, bo to z Moniek policja była. Tak? Ona nas śledziła. Donos nie, był już. Donos wiesz. Był, to obywatelski obowiązek. Czaili się, czaili. To nie donos, tylko zawiadomienie ktoś tu pisze. Tak. To było zawiadomienie. Ja nie mam nic przeciwko, widzicie. Jak ktoś jest uczciwy, to się nie wstydzi, nie? Tak jest. Nie chodzi tak jak Olgierdano na policję płakać. Policja jest straszna. Że upośledzony jest, biedny, chory, bez ojca się wychował, bez mamusi uciekła za granicę. O. Dziewczyna rzuciła. Kukuryny widzę. O. Boże skoszone. A Rafał telefonów od niego nie chce odbierać. Co? No tak ostatnio przyszedł i się policjantom skarżył, że ja telefonów od niego nie chcę odbierać. No i nie ma o czym na swoim kanaliku nagrywać. Olgierdano, no. Czy ja nie chcę odbierać? Nie, Olgierdano się skarżył, że ja od niego nie chcę odbierać telefonu. Ale dobra, to nie jest live o Olgierdano. Ale on chce, on ma, on chce. On chce być największą gwiazdą szkolnej 17. Chce. Olgierdano! My teraz nie jesteśmy na szkolnej 17. Patrz, siedzę nadal w samochodzie. Pojedziemy sobie... Siedzę nadal w samochodzie. Urapała. Jadę dalej. O. Na Podlasiu. Brzuszka? Brzuszka. Drzewa oglądam sobie. Świeżym powietrzem oddycham. Tak jest. Co ty mnie chcesz zamknąć do klatki? Tylko szczura albo jakiegoś... Nie wiadomo kogo? Czy ja nie mam prawa na powietrze wyjść? Olgierdano, to nie jest. Jadę, wiaterek, fajnie. Zwiedam teren, tereny zwiedam. Tak. Kto ma plecy, temu policję nie straszy. O, lada liche. A co policja powie? Co? Co, Krzyśku? Co policja powie, że... No, wszystko w porządku i życzę wesołej podróży. Wiemy... dwóch literkach. A, bo ty powiedziałeś panie, a on myślał, że ty do niego mówisz. To wyjaśnijmy te dwa lusterka. A, nie będzie widać. Dobra, potem wam pokażę, bo ja mam takie lusterka dodatkowe w tym i widać po prostu szerokokątne. Tak jest. A to chyba dla tatusia te lusterka. Nie, to takie jak na przykład też z przyczepą kampingową jeździsz, wiesz, takie się dodatkowe zakłada. Aha. Odrzuć. Pozdrawiam kukurydzę. Kukurydza pozdrawia nas. Na pewno. Tak jest. A. Jak za mocno wieje Adam, to ja przymknę okno. Dobra, ja... pozdrówmy no. Z tego miejsca. Pozdrówmy. Kukurydzę? Nie. Doktora. Nie, ja pozdrawiam tego kukurydzę i jak chcesz Olgierdana przywieźć tego kukurydy, to będę z powrotem jechać to na łamieniu kaczarnych przywieźmy to. Ugotujesz kukurydę. A kukurydę bardzo smacznie można jeść. Ja proponuję pozdrowić doktora Marka Czerniawskiego, który dał mi telefon do Krzyśka Kononowicza i powiedział, bym mu nie powiedział, że to od niego telefon. Marek Czerniawski bał się już Krzyśka dawno temu. Skodunia jest ekologiczna, bez klimy. Tak, tak. Tak było. Bo przyszedł Marek Czerniawski na rynek Kościuszki, no. Ja powiedziałem prawdę dla ludzi, tak. Że nie jest profesorem. Profesorem no, nie, nie jest. To prawda, profesorem prawda. Marek nie jest. On jest doktorem. Tak. Nie jest doktorem.
On sobie ubajał. No. Wasz baje. Ale nie jest doktorem medycyny, Krzysiek. Jest on... doktorem takim jak... Nie, on żadnym doktorem nie jest, Daro. Nie jest doktorem medycyny, nie jest profesorem. O, jest gmina Goniąc już. Tak jest. Jeszcze do Goniąca. Lodem pojechałem po Prodzie. Idziemy do Goniąca. Dobra. No. Teraz jedziemy do Goniąca, tak? Jest. Tak? Dobra. Tak jest. A masz jakieś chusteczki? No tak, weź tą. Tak. No. No. Nie wiem, czy tam był na rynek kościuszki w Adamie. Tak. I on chwalił się, że on nie jest profesor. Sendecki Eugeniusz był wtedy. A, Sendecki był. A nie, no to Sendecki. To i był... wyście się pokłócili, bo Sendecki. Eugeniusz Sendecki jest za Endeckim, a ty jesteś za Piłsudskim. Słucham? Ty jesteś za Piłsudskim. Tak. A Eugeniusz Sendecki jest za... Za kim jest? No za kim. Za Piłsudskim? Nie. Nie za Piłsudskim. A za kim? No Adam, no powiedz za kim jest. Ja wiem, ale ty powiedz. Co powiedz? Ja nie będę zdradzać tej tajemnicy. No. Nie. A to tajemnica? To powiedz, Adam. Mów, Adam. Nie, no. Mów. Ani jeden, ani drugi nie chce. Powiem inaczej. Tak. Krzysztof ze względów rodzinnych musi być za Piłsudskim, bo to jego... Rodzina. Rodzina. Dobrze mówię? Tak. No. No to wiesz, od Krzyśka nie można wymagać czegoś innego. Rodzina powinna za rodzinę tam jakoś trzymać się razem, nie? Tak. Krzysiek. Tak. Tak. No. I pan... A powiedz mi, kim Sendecki był? A Sendecki... Sendecki jest. Tak jest. Ja... Bo to jest doktor... Wszyscy narodowcy polscy... medycznych. A, narodowiec. Jesteśmy za polityką Romana Dmowskiego. No. Który to wynegocjował... Mam pytanie, Adam, do ciebie. No, co? A ten... Jak ty powiedziałeś? Sendecki jest za Dmowskim. Bo zerwało transmisję, muszę co podsumować. Ten drugi zrobił. No znowu, no. Już ci tłumaczę. Tak. Dmowski. Co? Roman Dmowski. Nie, ale ten drugi. Roman Dmowski. No, i co on zrobił? On wynegocjował w... Co on wynegocjował? W Wersalu. A, wiem co. Co? Money. 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 Daj mi the money. W 1919 roku wynegocjował uznanie przez państwa świata Polski na mapach Europy, czyli powstanie Polski ponownie. Wiesz co, przestań kłamać. I wiesz ile mówił? Powracam. 4 godziny. Mówimy o paru językach. Dmowskim, który wynegocjował dla Polski. Ja też mogę, Adamie. Słuchaj, Adamie. Dmowski. Ja też mogę mówić w paru językach. Po niemiecku, Krzysiek, jeszcze. Po niemiecku on potrafi naprawdę, ty nie, bo on na Warmii mieszkał, to po niemiecku gadali. No mów. Hande hoch. Tak, jak to było? Tędy jedziemy? Nie. Do Goniądza? Nie, no może 5 kilometrów. No to tędy, no. Ja nie znam drogi do Goniądza. Uważaj, bo no, tory. Tory. Tiry na tory. Pociągi na... Na tiry. Na tiry. Na tory. Stację. Tu stacja. Jest ten Goniądz. 5 kilometrów. Tak. Dobrze, jesteśmy blisko. 60. Znowu łącz. Nadajesz. Co ten chciał u ciebie? Powiedział, że ktoś dzwonił, że jeżdżę samochodem bez ubezpieczenia. Co tam jeszcze było? Używasz telefonu. Używam w czasie jazdy telefonu. I jeszcze sprawdził, czy mam trójkąt i gaśnicę. Tak. Chciał ci mandat. A ja mam trzy trójkąty. Tak. I gaśnicę nawet. Tak. To czy moje wyjąć. I co me? Ciemno. Przepraszam. Ciemność, czekaj. I przepraszam bardzo. Co me? Tak? No. Jemu trójkąt ustanowić i powiedzieć tak. O, ja mam trzy
trójkąty, tak. Isomet ustawiam teraz. To pan teraz zbieraj. Ale dobrze jest, wiesz, Adam, jest? Tylko obraz się ściemnił być może. No dobrze, może ma jakiś tryb oszczędzania. Tak, oszczędzania ten. Ale dobrze chyba. Transmituje. Chyba. Tak, tak, jest sobie. Ja bym tak powiedział. Panie. Pokażę, ile ja mam trójkątów, on powiedział tak. Trójkątów? Tak. Chwileczkę, panie. No my jedziemy we trzech, to jesteśmy jeszcze jednym trójkątem, że tak powiem. Ale ja bym powiedział do policjanta, powiedział tak. Panie. Ja mam dużo trójkątów. Trójkąt jeden jest w tyłku. No. Drugi trójkąt na ulicy będzie stać. Mm-hmm. Trzeci dalej, a czwarty jeszcze dalej. No i mam, wiesz, będzie trójkątów? No. Sielanka. Sielanka. A lód liże, panie. Kwaśny, dobry. Malinowy. Sielanka, nie? Tak, piękna pogoda jest. Trochę nie jest już tak gorąco. Alkomatem jak w ciebie? A jeszcze alkomatem nie sprawdzał, czy ja jestem trzeźwy czy pijany. I wyszło, że trzeźwy. Dlaczego wyszło? Trzeźwy! No pijany? Ja nie alkoholik. Ja od dziecka nie piję, od maleńkości. No tak trochę. Tak jak Krzysiek, nalewkę czasem dla zdrowotności, ale nie jak jadę samochodem, bo to... O, by było tutaj, o, by było. Za dużo masz wrogów. Wyobrażacie sobie, o, tu kurwa. Za dużo wrogów w tej internecie. Samochód na lawetę, bo bez ubezpieczenia. Ej, ja bym powiedział mandaty tak. Panie, a pan nalewkę pił? Telefonu w czasie jazdy, o. Jeszcze pijane by było. A pan nalewkę pił? Ja bym zapytał się jego. On powiedział nie. O, panie, jak jest smaczna. Radzę pan, to jest od zdrowia. Ryba piła, a czemu piła? Bo piła. No? Ryba piła. A czemu ryba piła? Bo piła. No. No. O, ja bym jemu zadał pytanie, panie. A dlaczego ryba się nazywa ryba piła? Ona powiedziałby... No bo piłuje. A co piłuje? Alkohol? A Boże Święty. To ryby też pijają. Adam XR to pija kimono. Będzie zapis lajta. To ryby pani też trzeba sprawić. Słuchajcie, na pewno tak. Jak się... A tu łapy. Na łapy jedzie? Potem przez co ty mówisz? Pytają, czy lajty będą potem widoczne. Będą lajty. Będą. Ja nie z tych, co... Marek Czarniacki na przykład ma coś takiego, że on napisze artykuł, który wisi przez jeden dzień i na drugi dzień go kasuje. No. A za co nie, jego nie. Powieści? Kto za co powieści? A i kto mogę wiedzieć? Za haczyk. Na haczyku. A na haczyku coś musi wisieć. Goniąc. Za jaja? Goniąc za wolnością. Ty tam był goniąc. Przyjechałeś goniąc. Co ty? Tak, już przyjechałeś goniąc. A, bo to jest znowu ta historia, słuchajcie. Tak, to jest to śmieszne oznaczenie. Tak. Ale to pojedziemy już za zakręt i z powrotem znowu. To jest to mylące oznaczenie, że wyrzuca nas na obwodnicę goniąca. Tak. A my chcemy wam pokazać miejscowość goniąc. O tu. Nie za zakrętem, ale Adam. Ale możesz. Nie, bezpiecznie zawrócę za zakrętem. Ale nikogo nie ma, ja pierdzielę, bezpiecznie. Ale na lajcie pokazujemy to. A, no dobrze. Rozumiesz, że ja wszystko muszę robić przepisowo i jechać przepisowo. Słuchaj, to jest przepisowo. Nie, no musi być linia przerywana. Jest, zobacz. No jest, no dobra. No, no to zaraz. Panie, policjancie. Ja będziesz 50 km. Tu, dawaj. Dobra, zakręcamy. No. Panie policjancie. Patrz, jaka stodoła stoi. Krzysiek, po prawej. O tu, na polu. Widzisz ją? Tam. Widzisz? Aha. Takie snopy i tylko dach, nie? No. Taka tymczasowa. A ja bym powiedział tak, panie policjancie. Kręcę. Do tyłu. Znasz pan tą piosenkę? Prawo, mocno, na maksa. I teraz mocno, na maksa. Tak mocno nie mogę, bo w przepust można wjechać. No można. Idziemy dalej. No, a to jest taka miejscowość, że była i już nie ma jej, nie? No.
Stodoła to mi się źle kojarzy akurat. Spalone. Czemuże? A wiesz, ta cała historia jedwabna i tak dalej, nie? Książkę sobie ostatnio kupiłem. Nie, książkę. Coś poleciało. Czy kot? Ale gdzie? Tu, coś przez drogę przemknęło. Lis czy kot? Nie wiem, może na nagraniu odcyfrujemy potem, jak powiększymy. Może. Dobrze, że się nie wpadło nam pod koła. Ja bym powiedział, tak. Bylibyśmy jak Barney. Panie policjancie, a znasz pan taką piosenkę? Koziołka. Raz pod stołem, raz na stole. Znalazł się policjant. Bo ja znam. Zwolnij. No. Wjeżdżaj. Nie ma. Wjeżdżaj, tu. 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 Nie, nie tu. 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 Oczywiście, że nie. O, proszę. Oczywiście, że tu. Goniąc. Słuchaj, jak ja mówię, że tu, to znaczy, że tu. Jedź. A gdzie bara? Rzeka, bara, bara, bara. Bara, 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 riki, tiki, tak. A gdzie bar? A gdzie bar? A to bara, zaraz bara. Dojedziemy. Czemu? Pani ma. Polecamy panią Katarzynę, co prowadzi. O, tak. Różne produkty regionalne, lokalne. Pamiętasz sprzedaje. Jej adres? Tak, zaraz będziemy dzwonić. Dawaj. Tylko nie wiem, może nie pokażemy tego na lajcie, bo może ona sobie nie życzy, wiesz. No tak, może. To zaraz dojedziemy do centrum Goniądza, pokażemy wam zabytkowy rynek i zrobimy przerwę. A ja chcę zobaczyć tą restaurację. A tak, zobaczysz, Krzyśku, zobaczysz. Tak, bardzo fajna jest restauracja w Goniądzu. I może placki tam są. To ten pałacyk, co mówisz pewnie, nie? Tam jak on się nazywa? Tak. Karczma? Karczma. Biebrzeństwo? Nad Biebrzą? No, coś tam? No. U Bartla. U Bartla. Bartlowizna, czy jak to tam się nazywa? No. Tak, taka zabytkowa jest. Z drewna, pałacyk. Taka nowoczesna zabytkowa. Tak. Nowoczesny zabytek. Nie ma. Spoko, prosto. Nie ma baru. Prosto idzie. My to jakoś nie tędy jedziemy, ty, wiesz? Nie tędy jedziemy, bo w blokowisko żeśmy wjechali. Nie, tam rynek dalej będzie chyba. Rynek będzie dalej, wszystko jest okej. No. A tu bar, restauracja. Nie, to jest jakiś... Jest jakiś bar, restauracja, ale to... My jedziemy w lepsze miejsce. Nie dlatego baru, co ty przyjechać. Tak. Uwierz mi.